Cześć, zapraszam na wykład dotyczący tętnic przedramienia. Im bardziej zmierzamy ku dystalnym strukturom kończyny górnej, tym sytuacja bardziej się komplikuje. Natomiast przy zapamiętaniu kilku kluczowych informacji, temat ten nie powinien dla Ciebie stanowić istotnego problemu. Zaczynamy. Pamiętajmy, iż tętnice przedramienia to gałęzie końcowe tętnicy ramiennej. Warto odnieść się do topografii, porównując ich przebieg do jeźdźca siedzącego okrakiem na siodle. Siadłem tym będzie mięsień nawrotny obły. Zaznaczyłem tę strukturę na rycinie po lewej stronie. Na drugim rysunku mięsień ten jest ucięty, dzięki czemu widzimy głębiej położone struktury. Z kolei nogami naszego jeźdźca będą naczynia. Tętnica promieniowa, Biegnie przed mięśniem, natomiast tętnica łokciowa przechodzi do tyłu od niego. Myślę, że ryciny dość wyraźnie to obrazują. W tym przypadku warto dodać dwa słowa o nerwach. Gałąź powierzchowna nerwu promieniowego biegnie wraz z równejmienną tętnicą. Podobnie zachowuje się nerw łokciowy. Z kolei Nerw pośrodkowy, ten, który wcześniej wiernie towarzyszył tętnicy ramiennej, przechodzi z dołu łokciowego w obszar pomiędzy dwiema głowami mięśnia nawrotnego obłego czyli inaczej mówiąc, przebija nasze siodło ustalone na potrzeby tego slajdu. Teraz mamy dobry punkt wyjścia, by zająć się tętnicą promieniową radial artery. Wiemy, że bierze swój początek w dole łokciowym, mniej więcej poniżej linii stawu łokciowego. Natomiast kończy swój przebieg przechodząc w tzw. łuk dłoniowy głęboki Deep Palmar Arch. Cześć. Dzięki za oglądanie mojego filmiku. Jeśli jesteś zainteresowany wykładami z anatomii, to zapraszam Cię na moją platformę szkołaanatomii.pl. Znajdziesz tam pełne wersje wideo wykładów, oraz ponad 1000 pytań testowych podzielonych tematycznie. Szkoła Anatomii to także miejsce, gdzie możesz rywalizować z innymi studentami, zdobywając osiągnięcia i tytuły, a równocześnie dobrze się przy tym bawiąc. Zatem jeśli chcesz otrzymywać cyklicznie dawki wiedzy, zasubskrybuj mój kanał i zapisz się na newsletter. Linki znajdziesz w opisie filmu. Dzięki ci za uwagę, do zobaczenia. Szkoła Anatomii, Maciej Haberka.